Zaczęliśmy, proszę Państwa, od tej inwestycji, która jest bardzo istotna dla rozwoju kultury w Bydgoszczy, dla dalszego, promieniowania naszego miasta kulturą właśnie na cały region. Dawny obiekt kina Orzeł. Niektórzy z Państwa może pamiętają już te seanse, a być może nie. Ale to jest nie tylko ta sala, ale również kilka tutaj obiektów, kilka sal przyległych do tejże sali kinowej. Dawniej z podziemiami, z pięknymi piwnicami. Chcemy, żeby z tego powstał z prawdziwego zdarzenia ośrodek kultury. Mówimy na to umowie na dzisiaj Fabryka Kultury, choć ta nazwa będzie taka czy inna, to jeszcze się o tym przekonamy. Ja chciałem po prostu zobaczyć, i robię to we wszystkich większych miastach w naszym województwie, jak są realizowane inwestycje, na których przeznaczyliśmy realizację środki finansowe w ramach regionalnego programu operacyjnego. Otóż w regionie w tej chwili mamy już podpisanych przeszło 800 umów w ramach RPO. Rozdysponowaliśmy w ten sposób blisko 45% środków. To znaczy przeszło 1 800 000 000 zł, z czego blisko 1/4, bo 23% jest realizowana na terenie miasta Bydgoszczy. To jest w sumie przeszło 380 000 000 zł. Oczywiście nie tylko projekty realizowane przez gminę, również przedsiębiorców. Razem mamy ich około 170.